Witam wszystkich, tu Hikomikos. Dzisiaj byłem w McDonaldzie i sobie kupiłem 3 zestawy figurek Pokémon. Jeśli chcesz zobaczyć to pierwsze rozpakowywanie figurki z Arsenalem, kliknij w link poniżej. I teraz otworzę figurkę kolejną, która była z numerem 5, czyli to był Tepig. Kartą Muna. Bardzo ładna. Yawn. The defending Pokémon is now asleep. Bardzo ładne mają holo te karty, takie jak chyba w japońskich tych zestawach, takich co kiedyś były. Tepig ma numer 3, a Muna ma numer 7. Położę ją tu. A Tepiga włączamy pod spodem i jak się naciśnie, także jego łapki cisną się, to się świeci mu ogonek. Ojejku, nie widzieliście tego. Tak źle ustawiłem. A po ciemku? Tak samo. Tepi, tepi. Okej. Super karta Muna, Tepig też również. Zapraszam Was do kolejnej części, w której otworzę ostatnią, trzecią figurkę z zestawu. Będzie to Pikachu. Podkreślam, że planuję zebrać wszystkie te karty. Jeśli ktoś by miał jakieś, to się chętnie zamieniam za nie. Dobra. No to tyle. Za chwilę trzecia część ostatniej figurki z pierwszej części dostępnych w McDonaldzie. To tyle. Na razie. Zapraszam Was na Facebook, Twitter i Google+. I na moją stronę hikomikosweblik.com. Na razie.